Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkey i widzimy się w Sekiro. No cóż, ostatnio wspominałem, że nagrywam pod rząd i w ogóle... I z mojego nagrywania pod rząd w ogóle wyszło tyle, że odcinki zniknęły w niebycie. Na szczęście miałem kopię zapisu i po prostu mam status po tym odcinku, który mieliście okazję zobaczyć. No i gramy po prostu, można powiedzieć, że dla mnie trochę z cofnięciem, dla was to dalej na bieżąco. I z tego co kojarzę, ostatnio chyba naszym celem było wyeliminować tego generała, więc... No... Najprościej mogę powiedzieć, że cel się nie zmienił. I dalej próbujemy się zająć tym gościem. Myślałem, że coś innego. Dobra. Tak więc... Zgodnie z tym, co wiem, co kojarzę, pierwsze co to musimy wyeliminować tego tam płaśliwego gostka. A, ja za późno, już mnie zauważyli. Widać, że ja po prostu nie umiem. Widać, że ja po prostu nie umiem po cichu. No ale cóż, miejmy nadzieję, że sobie poradzę tak czy siak z tym wszystkim. Zaalarmowany. Ale i tak można było jeszcze go podejść, więc... Walimy w krzaka i miejmy nadzieję, że nikt nie zauważy. Po długim czasie przerwy, tak już prawdziwym w ogóle. Nie nagrywanie pod rząd, w ogóle nie nagrywanie, nie mówienia do mikrofonu, czy tam... Jak zwykłym to nazwać, do monitora. Mogę być trochę odzwyczajony, ale mam nadzieję, że i tak będzie dobrze. Bo jednak... Aż mam niewielką ochotę na Sekiro. A jak zapewne większość z was wie, co ja nagrywam wtedy, kiedy mam ochotę. Tak więc po prostu oto i w ten sposób powstał filmik. Dobra. To teraz jeszcze tylko kilku po cichu wyeliminować. I jeśli się uda, to będę mógł już zająć się naszym kolegą z samurajem. No w sumie jakimś generałem nawet. Nie tyle co zwykłym samurajem. Wow. Dobra, jakoś dalej tu siedzi, więc może być problem, chociaż nie. Ktoś tam mnie zauważył, więc standard. Ale jak mówiłem, spróbuję wyeliminować jak najwięcej. Powiedzieć, że pseudo po cichu. Po prostu tak, żeby mnie generał nie znalazł. Chyba już mnie szuka. Ja, jak nic, to właśnie już on poszukuje. Bo nie ma go na stanowisku, a wszyscy inni, mam nadzieję, tym razem. No, nie żyją. Jak generał. A więc udało się zrobić to, co planowałem, czy tam w sumie to, co było moim wyzwaniem największym. Wyeliminować wszystkich oprócz generała. Teraz tylko trzeba wejść na obszar, na którym nie będzie mnie gonił. I zacząć walkę oczywiście z ułatwieniem. W postaci... no połowy walki w sumie. A dla tych, którzy nie wiedzą, w przypadku takich... bossów, minibossów, bo to bardziej chyba miniboss niż boss. Jak ten tutaj generał. Jeśli zrobi się im ciosa w pleca. Skrytobójstwo, czy w sumie jak zwał tego zwał. No to po prostu część walki się wraca. Tylko... A, tam jest gość. No i prawie mnie zauważył. Miejmy tylko nadzieję, że walka się uda, bo ostatnio dla tych, którzy oglądali, to raczej nie było zbyt przyjemne. I osobiście mogę przyznać, że też obejrzałem ten film. Jeden. Wyjątkowo. Po to, żeby właśnie sobie przypomnieć, jak mi poszło. I wiem, że było badziewnie. Więc miejmy nadzieję tylko, że uda mi się teraz chociaż... No jasne, że musiało się nie udać.
Znowu pomyliłem to, co on chce zrobić. No, kiedy ja się nauczę, w jaki sposób poznać cięcia, w jaki sposób te cięcia poziome. Nie, chyba nigdy się nie nauczę z nim walczyć. Okej, tego nie kojarzyłem. No w sumie nawet nie ma co mówić, po prostu... Mimo wszystkich tych moich prób i czasów poświęconego na Sekiro, dalej nie ogarniam. A mówiłem, że trzeba mu zrobić cios jakiś tam z ukrycia. No ale rzecz jasna, mówić, a zrobić to są dwa różne światy. Chyba teraz nawet nie ma co walczyć, po prostu... Jak taki typowy tchórz, uciekam do posągu rzeźbiarza. Prawie powiedziałem ogniska. No ale jednak na szczęście, aż tak mi się nie połączę Sekiro i Dark Souls zazwyczaj. Więc... próba numer kolejna. I... wiem, że dla niektórych może to być marnowanie czasu antenowego czy coś, że nie wycinam tego wszystkiego, ale ja jestem, powiem szczerze, ja wychodzę z przekonania, że lepiej pokazać wam wszystko, jak wchodzi, niż potem być posądzony o cheatowanie czy coś, bo no, słabo mi idzie, widać, że nie umiem grać, a ty nagle no mówię, za drugim razem, jak tylko włączyłem nagranie, to już od razu się udało. Ale nie tylko o to chodzi. Jakoś tak po prostu bardziej mi to pasuje. Mnie nie chodzi o rozeznanie czasowe czy coś. Jakoś tak po... już się plączę, no ale... wracając... wie, że to jest jakoś... lepsze dla mnie, jakoś naturalnie mi to przychodzi, żeby... ale pokazywać wam to wszystko, co nie za bardzo mi wychodzi. No ale jednak... żebyście widzieli po prostu 100% mojego gameplaya. No z niewielkimi wyjątkami. Teraz tylko poczekać, aż się wszystko uspokoi. Miejmy nadzieję, że tym razem w końcu zrobić to tak, jak należy. Nie mogłem sobie chyba wziąć ułatwienie składania te wszystkie. No oczywiście zamiast tego zrobić, to zdecydowałem się, że oszczędzę na dnie w nocy. Chyba, że to posiadam. Nie posiadam. Dużo ich tu. I zgaduję, że jeśli któregokolwiek z nich będę chciał wyeliminować, to skończy to tak, że wszyscy mnie zauważą. No i większość przydałoby się po cichu. O ile to możliwe, rzecz jasna. Ten co kojarzę, to chyba kiedyś będą jakieś lepsze sposoby na to wszystko, ale... jeszcze nie teraz. I tak jak ostatnio, wszyscy już wiedzą o tym, że tu jestem. Generał i gdzieś jeszcze tu chyba był jego pomagier. Może pomagier już nie żyje. W takiej sytuacji został znowu sam generał, a mi się udało po raz... mnie mi... nie wiem. No ale po raz kolejny po prostu udało się... wykonać wszystko prawie perfekcyjnie. Potem tylko, zamiast stamtąd, to może stąd spróbuję zeskoczyć na generała. I miejmy nadzieję, że w końcu wygrać bitwę, bo jednak... nie ukrywając chyba... ze wszystkich minibossów, których znam, ten typ właśnie takiego typu standardowego samurajskiego generała jest dla mnie najbardziej wymagającym do pokonania. Co jest zaskakujące,
patrząc na to, że jest wiele bardziej skomplikowanych oponentów. Dobra. Tym razem nawet generał nie wie o mojej obecności. Więc jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zaskoczę mu na... Oczywiście, że nie wyjdzie dobrze. A, jeszcze strzelec, no tak. A, tu proszę, proszę, jeszcze chwyty mamy. Dobra. Zapomniałem o jednym strzelcu i już płaciłem za to prawo. Dobra. Wypomnę mi tyle, że to będzie ostatnia próba. Jeśli się nie uda, to albo pójdę zrobić coś innego, albo po prostu wam już zacznę wycinać, bo nie chciałbym całego odcinka poświęcić tylko na walkę z tym gościem. Też wiem, że można go pominąć, to jednak... Powiedzmy, że mój zmysł perfekcjonalisty nie pozwala na to. Też... Nie wiem, czy można tak to nazwać, czy to bardziej jest takie moje określenie. O ile w ogóle jest akceptowalne, żeby... Nie, chyba chodzi tak, że nie da się go złapać. Zresztą trochę dziwny, bo z tego co kojarzę, jak grałem sobie samemu, to... Normalnie go złapałem tutaj na... No, jak to się nazywa, no... Czy to bójczym ciosie, czy coś tego typu. Okej... Okay. No proszę! Ale co w ten sposób trzeba było? Widziałem co zrobił, ale oczywiście klawiszologiem chciałem się pomylić. No! Wciskam to B całe. Chcę zrobić kontry Mikiri? Nie. Moja postać uważa, że to kiepski pomysł. Nie ukrywam, emocje są. Mimo starć z potężniejszymi oponentami, emocje dalej są. Czyżby? Czyżby? Kolejny raz, ten ostatni raz okazał się tym, który jest zbawienny dla mnie. Dla mojej reputacji gracza, który odszedł trochę umie grać w Sekiro. Tak. Trzeci koralik. Już niedługo będę mógł zwiększyć swoje chyp. A na obecny moment po prostu zbieramy złomy i inne rzeczy. I w sumie można powiedzieć, że idziemy ku swojej zgubie. Mówiąc to tak dosyć... naturalnie, patrząc na to, jak bardzo nie ogarniam. I teraz kolejna ciekawostka. Miejsce, w którym jesteśmy, jest... chyba powodem mojego najczęstszego gubienia się w Sekiro. Jakiś tam spadnik gdzieś, wskocz gdzieś. Zazwyczaj, jeśli tak prowadzi droga, że trzeba spaść, to nie mogę tego zauważyć. I podczas mojego pierwszego grania, które swoją drogą było właśnie nagrywane na YouTubach, chyba przez dobre 2-3, można 4 godziny siedziałem tylko i zastanawiam się jak, gdzie, kiedy i po co. O. Tak, zaczyna się. Zaczyna się. Kolejny moment, który można powiedzieć, że mnie... No, nieźle zaskoczył. Ach, jak zginął, tak, po skoku. Uczą czegoś, co ja już potrafiłem, jeszcze zanim w ogóle o tym mówili. I nie mówię tego z perspektywy gracza, który grał w Sekiro i wie o tym, tylko nawet jak grałem tak samym sobie, to już wiedziałem. A oto i wielki wewnątrz. Za pierwszym razem siedziałem, zastanawiałem się, co jest, jak to przeżyć w ogóle. Teraz już wiem. Trzeba być bardzo wolnym, ostrożnym. I w ogóle. Dopóki wewnątrz zajmuje się czymś innym, trzeba biec.
Ja tam też się wracałem przez całą tą lokację i w ogóle, bo nie wiedziałem, co tutaj zrobić. Nie będę ukrywał dalej. Wydaje mi się to trochę... Aha. Mi dobrze, dobre tyle, że tylko posturę narusza, a nie jeszcze zdrowie. Miejsce dosyć też enigmatyczne dla mnie, jeśli to enigmatyczne jest dobrym słowem, bo nie ogarniałem, co tutaj zrobić, co, jak, gdzie. Dopóki rzecz jasna, no, nie pomyślałem dokładniej. Nie zrobiłem po raz 20 tego samego, co robiłem wcześniej i stwierdziłem, że nie ma sensu. I uwaga, uwaga. Zaraz będzie odpowiedni moment. Cześć, wewnątrz. Dziap! Dużo krwi by się pewnie plał, gdybym miał krew włączoną. Ale ja mam wyłączoną. I teraz, jak można się spodziewać, musimy wiać przed wążem. W to miejsce. Tam są znajdźki, tam są inne rzeczy. W ogóle. Więc ja tam jeszcze pójdę i się tym zajmę. Ale najpierw właśnie, no, musiałem tu przyjść tak czy siak, żeby spłoszyć wąsza. Tylko dziwnie, nie wiadomo czemu właśnie zaczął naprawdę uciekać po tym, co się tu stało. Lecz patrząc na jego rozmiar, to... Dziwnie, że... No dobra, niby zniszczyłem mu gałkę oczną. Powinno go trochę boleć w ogóle, no ale tak czy jak, że uciekł przed kimś takim jak my. No. Tak więc, jest to chyba 5. odcinek. A mam nadzieję, że tempo jest jak póki co szybsze. Jeśli jest podobne albo wolniejsze, to już naprawdę nie jest ze mną dobrze. Natomiast jak już mówiłem, jeśli moje nadzieje nie są... No powiedzmy, w tym nawet nie wiem, jak słowo wrzucić, ale nieistotne. Teraz, no, jeśli moja nadzieja jest prawidłowa i moje spekulacje się zgadzają, to idziemy naprawdę dobrym tempem, jak na mnie. Więc, no. Kolejny cukierek do, jakby to powiedział, gracz League Legend AD. I tak, właściwie tak, kiedyś byłem graczem League Legend, ale od dłuższego czasu nie gram. A teraz kolejny posążek i miejmy nadzieję, że może uda się nawet dojść już dzisiaj do bossa. I takiego pełnoprawnego. Mogę powiedzieć szczerze, że zaskoczył mnie i miałem z nim niewielkie problemy początkowo. Jednakowoż szybko, z tego co kojarzę, ogarnąłem, na czym to polega i zwyciężyłem starcie z nim. Dobra, teraz najważniejsze. Muszę poeliminować wszystkich i pozbierać skarby. No i nawet jeśli będę grał właśnie na takiego, można powiedzieć, full Rambo wręcz, to i tak powinienem sobie spokojnie poradzić. Oj. Jakieś podsłuchiwanie fajne. Dobrze, że to mnie nie zauważyło. Jakby to zauważyło mnie, to już byłby koniec. Więc... Mogę szczerze powiedzieć, że mam wielkiego farta dzisiaj. No. Zaraz podsłuchujemy, potem jeszcze pozbieramy skarby, zwane też przeze mnie potocznie złomami. Chociaż wolę tak nie nazywać, bo potem znowu będę dostawał co chwilę jakiś złom żelazny, złom adamantytowy, złom jakiś tam, złom ze złomu i w ogóle. No. W sumie nie wiem, skąd mi się wzięło nazywanie skarbów złomami, no ale niech będzie. A smoke signal from the Great Castle Gate. Is it Lord Gyobu? Yes, that's definitely Gyobu the demon. Ashina is safe so long as that man guards her doors. Oj, nie byłbym taki pewien. Nie byłbym taki pewien, że Ashina jest bezpieczna, dopóki on stoi na straży. Gdyż właśnie w tym momencie wkracza tu jednoręki wilk. Oczywiście zamiast kontry mi Kirin postać wskoczyła. Do tej pory chyba nie wiem, jak ją robić. Mimo długich ćwiczeń. Ale właśnie. Wkroczył Sekiro, przynajmniej jednoręczny, jednoręki, nie jednoręczny. Wilk, można go nazywać na różne sposoby. Ale gość przyszedł i cały Gyobu demon. I jego goni Rafał, taki malutki spoiler, nic nie zrobił.
obtain. You'll keep on fighting until you're a monster, incapable of feeling pain or fear. Do not wish to corrupt the lives of men. Look at this mountain of bodies. Ashina cannot be defended by normal means. Not me. I could never be as strong as you, Lord Kenichiro. I do not yet know what it is I should do. It has been a long time since that happened. Wait all you'd like. It'll do you no good. Malutki dialog. W sumie wspomnienie i trochę będę powiedzieć, że to jest fragment historii. O. Kokage, my poor, poor lord. All it took was a bit of gunpowder. He startled. And now he's dead. Ty mnie to, że teraz chce mnie zamordować, to bym go zostawił. W żałobie. Po swoim koniu. Oczywiście pewnie wszystko słychać jak zwykle, bo domownicy nie mogą być cicho. Ale mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to w satysfakcji tym odcinkiem. O ile w ogóle dobrze mówię. No, zresztą. Pewnie jak zwykle mówię jakieś bzdety. Teraz tylko na tego gościa spaść. No i nadciąga wielki moment. Łykamy ostatnią tabletkę i... lecimy. Gdyż właśnie w tym miejscu czeka nas starcie z... pierwszym... bossem Sekiro. Wybaczcie, tak przerwałem, ale bylibym się nie straszył, chciałem usunąć już też ostatnio. Za pierwszym razem raczej nie ma szans, żebym go pokonał. Ale może spróbować. I jest okazja, których kiedyś nie wyłapywałem. Właśnie do robienia takich fajnych ciosów. Szybciej. Chlej. Zostań chlejoczem. Znaczy chlejokiem, bądź chlaczem już tak mówiąc moim językiem. Ale chlej. Musimy wygrać tę bitwę. Nie, och, nie ten przycisk. Długo nie grałem, już od sterowania odzwyczajam. I kolejna okazja. Jeszcze to. Na do widzenia. I proszę, połowa walki za nami. Mam jeszcze jedną tykwę. A, zapomniałem, on teraz agresywniejszy się staje. Bo jakby inaczej można było utrudnić walkę z bossem, niż po prostu zwiększać jego poziom agresji względem gracza. No w sumie, to jest jedyny sposób. Czyli wiadomo, że skuteczny. I proszę. Chciałem powiedzieć, że boss pokonany bez wskrzeszenia, ale no niestety. To jest mój błąd, ale i tak macie. Za pierwszym podejściem pokonam tego bossa. Co jednak dowodzi chyba tego. No, nareszcie mam achievementa. Bo nie będę ukrywał, achievementy mi się nigdy nie naliczają, więc no macie taką ciekawostkę. No, więc kontynuując. Macie dowód. Bossa tego łatwiej byłoby mi pokonać niż tamtego zwykłego generała. Mamy też to, po co tu przybyłem. W sumie jedną z dwóch rzeczy.
No właśnie, informacje o ulepszaniu. Niestety dalej nie ma koralika. Są ekspy. I teraz jest chyba to, po co tu przybyłem tak najbardziej. Czyli spotkanie z dosyć interesującym człowiekiem, można to powiedzieć. Jeśli się nie mylę, że to było tutaj. To oczywiście była przepaść, tak, dobrze idę. Tutaj za chwilę. O tym człowieku też będę mówił potem dużo ciekawostek, które można powiedzieć, że sam wyspekulowałem. Ale najpierw oczywiście, no, witamy handlarza. Care to purchase an offering? Another one. Where you find the departed, you'll find the memorial mob. A battlefield is our paradise. Go ahead. Buy an offering. No, więc zanim przejdziemy tam dalej czy coś z tym wszystkim, powiem tylko tyle, że są tutaj rzeczy, które są bardzo warte zakupu. To daje wskrzeszenie, ale też ma inne znaczenie. No. Nie będę tłumaczył co i jak, dla tych, którzy wiedzą, to wiedzą, dla tych, którzy nie wiedzą, to nie wiedzą, no i jest nasiono. I chyba to, po co tak naprawdę można powiedzieć, że tu przybyłem. Dodajemy dwie sakwy. Bierzemy nasiono. Bo w końcu muszę mieć dużo wody. Bez niej nie mam szans raczej zwyciężyć. Teraz idziemy chyba do jednego z ciekawszych bohaterów niezależnych. Całego Sekiro. Tylko oczywiście najpierw tej parę innych rzeczy muszę zrobić. I taka ciekawostka, a może nawet nie tyle co ciekawostka, co raczej znacząca właściwość. O, tej postaci nie kojarzę. Oh, you survived. That accursed Gilbu's finally a corpse, I take it. Serio, tej postaci nic nie kojarzyłem. There'll be more wars, there'll be more corpses. And deep-seated hatred. Więc wybaczcie, że tak, ale where's all that hatred go? Haven't you ever wondered? Oh. Guess not. Guess you haven't. That's why I pity you. And I pitied him. Now then, there's no end to war, no matter what your duties will. That's. W sumie powiem wprost, że jest to taki dosyć ciekawy tekst i w ogóle. Nie będę o tym teraz mówił, ale no, kontynuując. Przyjrzyjcie się tej postaci. Włosy, maska. Miecz. Ale najważniejsza rzecz. Wilk. Bo mówię na niego czasem wilk, czasem Sekiro. Właśnie jest pierwsza postać, która mówi na nas Sekiro. Schował broń. A wilk, czasem Sekiro, wybaczcie, tak się plączył, no ale jednak. Chowa broń tylko w ważnych miejscach, w których są postacie, których no lepiej nie mordować. Więc to jest taka trochę podpowiedź odnośnie tego, że to może być istotna postać. Another red. But those eyes. A starving wolf. Before I kill you, tell me your name. Tell me your name! No name to give. You should know me all the same. You die nameless, with no one to mourn you. However, your left arm, a prosthetic shinobi arm, it reminds me of. That's it. A one-armed wolf. I like it. Which means Sekiro. That is what I shall name you. Who are you? I am the Tengu of Ashina. Come, Sekiro. Care to hunt some rats with me? What? Rats have snuck into Ashina, scurrying about like they own the place. There are all kinds of rats out there, and they must be cut down. Every last one of them. It seems you have a talent for killing. Allow me to help you hone that talent. What'll it be, Sekiro? Will you hunt rats with me? Oczywiście, że akceptujemy. Excellent. You'll need this if you're with me, Sekiro. No, opis czura, czyli inaczej mówiąc, konkretnego przeciwnika, których musimy wybić. The face of a rat, and where it makes its home. Go and kill it. If you do,
I will give you something that will aid you in battle. Więc cóż, dzisiejszy odcinek będzie, jak już widzę na czas, to będzie strasznie długi, wręcz masakrycznie długi. Ale no nie mogę odpuścić w takim momencie. Chciałbym mieć po prostu klamrę kompozycyjną pełną, więc... Jeszcze zanim zakończę, prawdopodobnie jutro się ten odcinek dopiero wrzuci, znając potęgę mojego drewnianego internetu. Ale kontynuując, no to jeszcze chciałbym właśnie zająć się tymi szczurami, gdyż... No po prostu... Wydaje mi się, że to dobry moment, będzie dobry aspekt na zakończenie. No w sumie. Dobra, dobra. Zanim coś, to... Zwiększamy siłę ataku. Na bazie wspomnienia z Giobu i tego demona. Inne informacje. No i mój dymyg się zwiększył. Są jakieś umiejętności, które chciałem. Chyba coś z protezą było, ale nie jestem pewien, więc... Na razie nie będę ruszał, może. Otwieramy bramę. Oczywiście, brawo, ja znowu zapomniałem aktywować ten posąg w tej, wiecie, tak żeby odpocząć. Nieprzyzwyczajony po tym, jak w Dark Soulsach wystarczy, że dotkniecie ogniska i już... No. A więc teraz tak, jeszcze tylko zamontuję z powrotem moje narzędzia do ręgi. Nie wiem, czemu zawsze chodzę z tym. Ale jakoś tak już zwykłem mieć zawsze lufę ogniową jako narzędzie bazowe. I tam się wchodziło w ten sposób. Dobra. Przygotujmy się lepiej na kolejny... It seems Ishin's illness is indeed grave. The land of Ashina will not last much longer. Even with Genichiro on our side. What about our other mission? Black Hat is fighting like a demon by the Serpent Valley side of the castle. Then that's where we're going next. But keep your wits about you. The Black Hat Badger won't go down without a fight. No więc kontynuujemy właśnie niewielkie podpowiedzi i strasznie wkurzający przeciwnicy, z którymi nie potrafię walczyć, więc kolejna okazja do pokazania, jak to ze mnie noob. Chociaż pamiętam jeden aspekt, jeśli chodzi o nich. Właśnie. No, czarny proszek, hipipura. Proszę szczelinżę, czas na jakiś zwykły proszek do prania czy coś. Na szczęście pamiętam jeszcze coś z tego, co sam się nauczyłem. Może gdzieś to było wspominane, ale no, jak mówiłem, ja tam najczęściej nie słucham. Granulki. Lepiej wychleję, bo jeszcze czeka nas trochę dużo rzeczy. Tutaj? A nie, to wszystko. Dobra, więc można byłoby iść dalej. Tam zaraz chyba jest... Tak, tam zaraz jest kolejny posążek. Jednakowoż... Ja sobie podziękuję takie... To wszystko. I tak już, jak mówiłem, jestem zbyt do przodu z materiałem. Ponad pół godziny, czyli minimum do jutra będzie się wrzucał. Jak już po raz kolejny powtarzam. Natomiast mam jeszcze ważną rzecz do... W sumie do... zrobienia. Otóż wracamy do Tengu z Ashiny. Ah, looks like you've caught yourself some rats. Yes. I knew you had a talent for killing. Wonderful. Here's your reward. Take it. I właśnie po to przybyłem. Kolejny, można powiedzieć, chyba sposób na rozwijanie szkili. Fajny, można powiedzieć, drzewko też, tak bardziej... Pospolicie. This is the ways of the Ashina Blade. It's our school of fighting. But there are no hard and fast rules. You just win your battles. That alone is the most important rule of the Ashina style. I hope it can be of assistance with your rat hunting. And most of all, your own battles you've yet to fight. I właśnie po to tu przybyłem. To w sumie można powiedzieć, że wszystko na dzisiejszy odcinek. I prawdopodobnie jedyny, który będzie w tym tygodniu, jeśli tak patrzę na tą długość. Jezu, nie. Ja nie wierzę, że tak się zagapiłem, no ale... Moja decyzja. Moja wola. Miejmy nadzieję tylko, że nie będę tego naprawdę żałował później. A zakończenie jeszcze... Tylko... Pokażę tutaj. Niedługie. Ale nieważne, jakie by nie było, niestety jestem... zmuszony je rozwijać. Głównie dla tych dwóch zdolności, które są w sumie
sumie jednym chyba z najprzydatniejszych zdolności na ogół. Bo większość przeciwników można niby skrytobójczo ubić. Jednakowoż, no niestety, bossów najczęściej nie można, więc te dwie rzeczy znacznie ułatwiają starcia z nimi. No to też jest fajne, ale bez tego da się przeżyć. Dobra. Sztuki walki. No i właśnie mam też pierwszą sztukę walki, czyli pseudoszkina. I czy modzić, czy jakoś tak. Nie umiem tego używać, ale działa tak po prostu. Chyba da się to ładować trochę dłużej. Tak. Może kiedyś tego będę używał, może okaże się, że potrafię. A na obecny moment mam nadzieję, że wam się podobało i to wszystko na dziś. I na kilka dni, dopóki ten film się nie wrzuci. Tak więc miejmy nadzieję, że no, ktokolwiek to obejrzy, że uznacie, że jestem godzien grania w Sekiro. No i do zobaczenia. Hej.